Musisz odzyskać. Tego jest więcej, wierz mi. Nie chcę już o tym słuchać. Musisz odzyskać. Nie mów, że to nieprawda. Nie musisz mi tego mówić. Wiesz, chodzi się o tym. Nie można na tym polegać. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach. To przecież oczywiste. Trzeba odczekać. On myśli, że to takie łatwe. Nic tu nie ma. Wszystko w porządku? Ach, witaj, nieznajomy wędrowcze. Jestem trochę zajęty, więc lepiej mów szybko, czego chcesz. Co tutaj robisz? Wszystko to, czym zwykle zajmują się myśliwi i drwale. Jest tu coś interesującego? Interesującego, powiadasz. Tak, interesujące to dobre słowo. Jeśli wejdziesz nieco głębiej w te lasy, możesz mieć bardzo niemiłe spotkanie. Mieszkają tam kudłate bestie potężnej postury i wzrostu. Więc jeśli nie czujesz się na siłach, żeby je pokonać, lepiej tam nie idź. Możesz mnie nauczyć czegoś o polowaniu? Jasne, ale najpierw przynieś mi coś normalnego do jedzenia. Umieram tu z głodu. Podzielę się z tobą swoją wiedzą, jeśli dostanę butelkę mleka, buchenek chleba i kawałek tłustej szynki. To samo. To nie może być tak dalej. I to jest prawda. Mnie i tak nikt nie pyta. Trzeba po prostu słuchać. Stój! Tędy nie przejdziesz. Chcę rozmawiać z twoim przywódcą. Ach, rozumiem. Chcesz porozmawiać z moim szefem. W takim razie oczywiście cię przepuszczę. Ale tylko pod warunkiem, że wiesz, jak się nazywa. Bo jeśli nie, to będę musiał cię zabić. A więc... Nikt nie chce tego słuchać. Dexter. No dobrze, wygląda na to, że rzeczywiście znasz szefa. Dobrze. Przepuszczę cię, ale uważaj. Jeśli za bardzo się do kogoś zbliżysz, nie wyjdziesz stąd żywy. Weź więc głęboki oddech i nie wyciągaj broni. Dextera znajdziesz w domu. Znasz już moje zdanie. To przecież oczywiste.
To się nigdy nie zmieni. Wszystko jest możliwe. Nie musisz mi tego mówić. To wszystko. Że to takie łatwe. To przecież nic. Wcześniej czy później musiało się tak zdarzyć. Ja bym tego nie zrobił. Trzymam się od tego z daleka. Nie musisz mi tego mówić. Kto to ja? Była jego decyzja. Wiesz, mówi się o tym już. Nie chcę już wysłuchać. Nikt nie chce tego słuchać. Trzeba uważać na to, co się... Sam tak mówiłem. Przez to będzie jeszcze więcej kłopotów. Tego jest więcej, wierz mi. To nie może być tak. Proszę, proszę, kogo tutaj mamy? Nasz wielki liberator we własnej osobie. Co tu robisz, bohaterze? Potrzebuję paru odpowiedzi. Ktoś rozprowadza ulotki z moją podobizną i ktoś mi powiedział, że to właśnie ty. Ktoś tu gada za dużo. To prawda. Rozdałem swoim chłopcom listy gończe. Nie miałem innego wyboru. Kiedy uciekałem z Górniczej Doliny, żołnierze zauważyli mnie i zwabili w pułapkę. Myślałem, że już po mnie, kiedy nagle z ciemności wyłoniła się ta postać. Był to mężczyzna ubrany w płaszcz z kapturem i maskę. Przemówił do mnie głosem, który zupełnie nie przypominał ludzkiego. Dzięki jego pomocy udało mi się wydostać z doliny. Kiedy już byłem bezpieczny, zaoferował mi 1000 sztuk złota w zamian za twoją głowę. Co według ciebie miałem zrobić? Gdybym odmówił, prawdopodobnie zabiłby mnie na miejscu. Gdzie mogę go znaleźć? Sądzę, że jest gdzieś w Górniczej Dolinie. I co zamierzasz zrobić? Zabić mnie? Tak, ale ty nas uwolniłeś. Dlatego postanowiłem dać ci jeszcze jedną szansę. Wynoś się stąd. Zniknij, ulotnij się, zapadnij pod ziemię, idź! I nigdy więcej nie pokazuj mi się na oczy. Jeśli jeszcze raz cię tutaj zobaczę, zabiję bez wahania. Nie można na tym powiedzieć o takich rzeczach. Naprawdę są.
mam czasu na takie rzeczy. Powiedziałem dokładnie to samo. Żadna wielka sprawa. Po prostu trzeba odczekać. Widzi i słyszy się to. Nikt nie chce tego słuchać. Jej tak nikt nie pyta. Nikt nie chce o tym słyszeć. To przecież nic nowego. On myśli, że to takie łatwe. Znasz już moje zdanie. Tak, jakby mnie to cokolwiek obchodziło. Niektóre problemy same się rozwiązują. Widzi i słyszy się to i owo. Mogłem ci powiedzieć wcześniej. Przez to będzie jeszcze więcej kłopotów. Trzymam się od tego z daleka. Potrzebuję do tego klucza. Trzymam się od tego. Co się dzieje? Powiedziałem dokładnie to samo. Sam tak mówiłem. Powinien był wiedzieć lepiej. Sam tak mówiłem. To nie może być tak dalej. Trzeba po prostu słuchać. Nie chcę już o tym słuchać. Nie mam czasu. Niektóre problemy sami się Mogę ci opowiedzieć o tańcu. Thank you.
Czego tu nie znajdę. Nie ma czego plądrować. Nic tu nie ma. Nie ma czego plądrować.
Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę. Nie ma.